od ukazania się Ziemi, najstarszego periodyku krajoznawczego. Dzisiaj spotykamy się na uroczystości wręczenia Nagród Ziemi tym laureatom, których nie mieliśmy szczęścia z przyczyn od nich niezależnych gościć na 6. Kongresie Krajoznawstwa Polskiego. Chciałbym w naszym gronie powitać gorąco laureatów, pana Stefana Bratkowskiego. Witam gorąco. Tak się składa, że jest obecna dwójka. Jeden jest guru polskiego dziennikarstwa, a drugi jest guru z kolei myślenia o Polsce technicznej, o tym, co polska technika wnosiła i wnosi do miejsca pozycji w świecie. Tradycyjnie się składa, że te nagrody wręczają dwie osoby. Przedstawiciel banku, który był głównym sponsorem naszego kongresu, i prezes towarzystwa. Z ogromną radością witam przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK, pana Aleksandra Szwarca. Chcemy uhonorować osoby, które stają się, jeżeli mogę tak stwierdzić, ambasadorami krajoznawstwa polskiego na dzień dzisiejszy, z zamysłem o przeszłości, ale również i w przyszłości. Chciałbym, mówiąc o tym, zwrócić uwagę nas wszystkich na fakt, że stulecie Ziemi to są bez mała cztery pokolenia, które się na tym wydawnictwie wychowywały. A jeżeli wśród laureatów jest ten, który z jednym z twórców fizycznie się spotykał, mówię tu o Aleksandrze Janowskim i panu redaktorze, to tym bardziej historia nabiera cech żywotności. Drogi redaktorze, mało ludzi tak zaznaczyło swoje piętno na ziemi ojczystej jak redaktor Stefan Bratkowski. To nie jest odcisk twego palca, ale tam zaznaczone są te miejsca, które łączą się z historią i z przeszłością. Chciałbym prosić, żeby tą specjalną dyplom wręczył prezes naszego towarzystwa, a prezes Rady Banku, który spowodował, że bank stał się sponsorem, bo to dzięki panu Aleksandrowi te wszystkie rzeczy były, żeby wręczył z kolei specjalnie, indywidualnie przygotowaną nagrodę. Życzę, proszę. Słuchajcie, ja jeżeli mam coś tu do dodania, to tylko tyle, że jest jeszcze jeden człowiek, którego przy następnej okazji warto by wyróżnić, czyli profesor Jerzy Regulski. Tak. Czyli mówiąc w skrócie, oktawa dwa. Jurek Regulski, będzie okazja na pewno i powiem to, o co jeszcze musimy walczyć, to żeby nasze regiony miały granice naturalne, a nie administracyjne granice z czasów zaborów i z okresu międzywojennego. Bo efekt jest taki, że macie Podlasie po jednej stronie w Siemiatyczach i po drugiej w Łosicach. Nie ma żadnego kontaktu, bo granica jest na Bugu, tak między, jak między Królestwem Kongresowym, a ziemiami caratu, prawda? To samo dotyczy innych. Także myślę, że mamy o co wojować, nie tylko ciesząc się z urody naszego kraju. Proszę o przyjęcie. Dodać. Drugi z laureatów, proszę bardzo, jest człowiekiem, który przez cały czas zwracał uwagę, że historia Polski i krajobraz to nie tylko piękne, ale przypomnieć trzeba o polskiej technice, o nafcie, o innych rzeczach związanych. Proszę o przyjęcie tej nagrody, tego wyróżnienia z tą myślą, aby na tej płaczącej wierzbie ta lampa naftowa rozświecała nie tylko to, co się wokół niej znajduje, ale dawała nam poczucie wielkości w aspekcie wiedzy, która promieniuje. Życzymy pomyślności wszelkiej. Panie redaktorze, czym dla pana jest to wyróżnienie? Zaskoczeniem, bo akurat wszystkiego się mogłem spodziewać, ale nie akurat tego rodzaju gestu ze strony Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tak się złożyło, że kiedyś jako bardzo mały chłopiec
miałem okazję poznać Aleksandra Janowskiego, no chyba to było na rok czy dwa lata przed jego śmiercią, jeszcze był w zupełnie dobrej formie i zaprowadzono mnie, żebym poznał tak niezwykłą postać jak Aleksander Janowski, a to był jeden z ojców turystyki w Polsce i wędrowania po kraju. Nie wiedziałem zresztą, że sam będę potem jako reporter wędrował, no ale to nie były wędrówki krajoznawcze, ponieważ ja szukałem ludzi, a nie obrazów. I teraz jak dostałem ten wspaniały zresztą, wydany przez PTTK przewodnik po Wielkopolsce, tej, którą akurat no, bardzo chyba dobrze znam, okazało się, że mnóstwa szczegółów nie widziałem. Na mnóstwo szczegółów w ogóle nie trafiłem, jeśli chodzi o to, co można było w Wielkopolsce zobaczyć. No ale przebyłem po kraju 280 tysięcy kilometrów, bośmy z Zizem Kuśmierkiem prowadzili statystykę swoich podróży po kraju. On przebył 1 000 000 kilometrów, no ale też całe życie praktycznie spędził w podróży po Polsce. Ja tylko 7 lat. A jak na 7 lat, to te 280 tysięcy to też jest jakiś, nie powiem wyczyn, ale w każdym razie jakaś licząca się statystyka. No i chyba nie ma gminy w Polsce, w której bym nie był. Także w tym sensie jakoś odpowiadam swoimi zainteresowaniami, zainteresowaniom PTTK, chociaż oczywiście to wyróżnienie uważam za przesadę. I druga sprawa, takie spojrzenie historyczne na Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. No ja akurat eksponowałem w swoich historycznych różnych wspomnieniach i dociekaniach pionierów, to znaczy pierwszym praktycznie był rzeczywiście Staszic. Bo Niemcewicz dopiero po nim, po odkryciach geologicznych Staszica, sam poszukiwał także kruszców. No, potem był Wincenty Pol, pierwsza katedra geografii, wreszcie Gloger Janowski, kapitalne postaci zresztą, które odegrały ogromną rolę w przyswajaniu Polakom świadomości, że Polska to nie jest tylko najbliższe otoczenie, najbliższa rodzina i dom, i paru znajomych, tylko że to wspaniały kraj, niesłychanie ciekawy, w którym się mnóstwo rzeczy dzieje. To był jedyny sposób zresztą na nawiązywanie kontaktów między Polakami. My dzisiaj nie zdajemy sobie sprawy, jak to było ważne, bo to, co nam utkwiło w pamięci, to poznawanie krajobrazu. Otóż to nie było tylko to. Z tym krajobrazem wiązali się ludzie, których ja potem jako reporter szukałem wyłącznie. Ale oni też poznawali nie tylko krajobrazy, ale ludzi, którzy w tych krajobrazach żyli. Panie prezesie, panie dyrektorze, panie sekretarzu generalny, szanowni państwo, ja cenię sobie to wyróżnienie, bo cenię sobie ofiarodawców. I cenię sobie mianowicie, że pochodzi to właśnie od ziemi jednego z najbardziej zasłużonych periodyków naszej Rzeczpospolitej. Ziemi, która uczyła o ziemi i uczyła w trudnych czasem warunkach od lat i uczyła z powodzeniem. To jest bardzo ważne. Ja w miarę możliwości przykładam się do takich działań i mamy tu wspólną drogę. Trudno mi w tej chwili powiedzieć postulatów, to ja nie mam żadnych jeszcze, tylko się wytłumaczę, panie prezesie, bo my tu jesteśmy, dlatego żeśmy nie pojechali do Olsztyna. Bardzo mi jest przykro, w imieniu Stefana też tłumaczymy się, no ale niestety obowiązków się tyle jakoś sypie, że to jest bardzo ciężkie. Życzę szanownym panom, stowarzyszeniu przede wszystkim, periodykowi dalszej owocnej działalności na tej samej drodze. Bo droga jest cenna, ważna, oby była jak najszersza, jak najbardziej prosta. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Czym dla pana jest to wyróżnienie? Wyróżnienie ziemi. Właściwie jest to zwieńczenie całej 15-letniej działalności, bowiem dostać nagrodę, być zauważonym przez tak znaczące, znamienite pismo, jakim jest Ziemia dla Polski, nie boję się tego powiedzieć, no to właściwie niczego więcej już się spodziewać nie można. Przez największe autorytety, przez największych fachowców i pasjonatów został i ten program, zaproszenie, który realizowałem przez 15 lat,
No i moje jakieś umiejętności, które tam do tego wkładałem, zostały zauważone i to właściwie wystarczy. Teraz można tylko robić, ja wiem, lepiej. Następne pomysły? Następnym pomysłem to będzie przygotowanie filmowej wędrówki po Polsce na płytach DVD, ale będzie to jedną ręką zrobiona wędrówka po całej Polsce. Takie dookoła Wojtek Polska, bo ja o niczym innym to praktycznie nie potrafię ani opowiadać, ani do innych krajów zapraszać. Natomiast do Polski zawsze i wszędzie.